Ja jestem dobrym pasterzem i prowadzę owce moje na pastwiska, mówi Zbawiciel. Tak, moim pierwszym obowiązkiem jest prowadzić owieczki moje na dobre i żyzne pastwiska. Trzeba więc, abym sama szła szukać tych ziół pożywnych, żebym znalazła najkrótszą i najpewniejszą drogę do nich. Te piękne pastwiska Pisma Świętego Ojców Kościoła powinny mi być znane. Powinnam je zwiedzić na wszystkie strony i co dzień jeszcze to robić muszę z niemałym pożytkiem dla siebie. Pismo Święte, mówi święty Hieronim, jest taką łąką pełną kwiecia niebieskiego, rozweselającą duszę. Czytając je, nie czytam pisma mądrych, wielkich i świętych ludzi. Nie, to sam Duch Święty w nich przemawia. To są zdania mądrości przedwiecznej, które słyszymy. Najwyższe prawdy, najcenniejsze światła, które są duszą potrzebne, są zawarte w tych świętych pismach. Tam więc przede wszystkim powinnam prowadzić moją szutkę, wybierając między ziołami te, które najlepiej będą się stosować do każdej z osobna z owieczek moich. Ja je prowadzić muszę, same tam iść nie mogą. Muszę przed nimi iść, kierować je, drogę im ułatwić, aby znalazły pożywienie gotowe, a nie zniechęcić ich umęczeniem szukania.